Wskaż liczbę rozwiązań równania 11 minus x dzielone na x kwadrat minus 11 równa się 0. Rozwiązanie tego zadania jest niezwykle krótkie, jeżeli się wie jedną prostą rzecz. Mianowicie, kiedy ułamek może być równy 0? Otóż, ułamek może być równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy w liczniku pojawi się 0. Czyli w naszym przypadku musimy rozwiązać proste równanie 11 minus x równa się 0, czyli x równa się 11. No i to jest jedyne rozwiązanie tego na pozór może troszkę skomplikowanego równania, czyli mamy jedno rozwiązanie. No i w szczególności w ogóle go nawet nie musieliśmy wyliczać, bo pytają nas o liczbę rozwiązań, a nie o to, jakie jest to rozwiązanie. Więc patrząc na licznik widzimy tutaj wyrażenie liniowe, no to równanie 11 minus x ma jedno rozwiązanie, czyli od razu moglibyśmy zaznaczyć odpowiedź B, 1. Na uwagę jeszcze może zasługuje fakt, że w mianowniku ułamka nie może się dla odmiany pojawić 0, bo nie wolno dzielić przez 0. Zatem jeżeli byśmy musieli rozwiązać tego typu równanie na przykład w części otwartej, a nie zamkniętej, no to wypadałoby jeszcze określić coś takiego, co się nazywa dziedziną równania. I tu musielibyśmy założyć właśnie, że w mianowniku nie pojawi się 0, czyli określenie dziedziny tego wyrażenia stojącego po lewej stronie w tym równaniu byłoby następujące. Założylibyśmy, że x kwadrat minus 11 musi być różne od 0, czyli x kwadrat musi być różne od 11, czyli x musi być różne od pierwiastka z 11, i również x musi być różne od minus pierwiastka z 11. Zatem powiedzielibyśmy, że dziedziną tego równania jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych bez pierwiastka z 11 i bez minus pierwiastka z 11. No i następnie, gdybyśmy rozwiązali to równanie, no tak jak to tutaj zrobiliśmy w dwóch linijkach, to na koniec trzeba sprawdzić, czy rozwiązanie, które otrzymaliśmy, należy do dziedziny. Czyli czy przypadkiem ten x nie jest równy tej liczbie, ani tej liczbie. No i w tym przypadku oczywiście nie jest. 11 należy do dziedziny, czyli jest dobrym rozwiązaniem. No zatem, tak jak powiedzieliśmy, odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B, jedno rozwiązanie.